Dzień dobry, panie Wojciechu. Andrzej Skorykow z tej strony, Run Forest Podcast. Witam, pan Hubert, tak? Nie, Andrzej Skorykow z tej strony. Hubert stoi za mną. Jest tutaj. A będę rozmawiać z Hubertem czy z panem? Z nami razem, z całą trójką. Aha, no jest mi tak przykro, tak się cieszyłem. No kurczę, słuchajcie, jakie życie jest nieprawdopodobne, jakie scenariusze piszę. No po prostu, no, ja mam kilka telefonów, zakręcenie i nagle dostaję, wybieram się do was, dostaję wiadomość od Huberta, że nagranie jest odwołane ze względu na zaziębienie, nie chcę mnie zarażać. Więc ja miło piszę do pana Huberta, że dziękuję za to, że o mnie pomyślał i tak dalej, no i to, no, coś nieprawdopodobne. A to nie ten Hubert, rozumiem, że to nie ten Hubert był. No tak, ale to jakieś w ogóle, no nie do, bo miałem jakieś nagranie do tego dziennika tam, Dziennik Polska, Prawo, jakieś właśnie o tenisie, to, o tymi... To my też nie znamy takiego dziennika, tak. To... To jest, znaczy ten Zdankiewicz, to jest ten Polska The Times. A, Polska The Times, coś tam słyszałem. Hubert Zdankiewicz. Ja po prostu tylko spojrzałem, myślę cały czas o tym waszym nagraniu i szykuję się, no bo tamto tak. Jutro w ogóle, ale więc tylko, ale on nie napisał, że jutro. Tak. Tylko, i to było godzinę przed tym, to było godzinę temu dokładnie. No to trudno, mamy nadzieję, że jeszcze będzie okazja i pan nas odwiedzi u nas w studio. Teraz jesteśmy na żywo, bo gramy nasz Run Forest Podcast, czyli jest pan jednak naszym gościem, co prawda telefonicznym. Panie Wojciechu, chciałbym panu powiedzieć, że my się poznaliśmy w 75 roku na kortach Legii, kiedy pan grał z Borgiem mecz w Pucharze Davisa. Z tym, że ja wtedy miałem 6 lat. Mnie przyprowadził na... Chciałem powiedzieć, że z pana głosu to bym raczej tak odczytywał z pana głosu, że pana na świecie nie było wtedy, więc... No miałem 6 lat, czyli już byłem. Ojciec przyprowadził mnie na korty Legii. Czekaliśmy na to wydarzenie bardzo długo. Ja wtedy jeszcze nie bardzo rozumiałem dlaczego, ale ojciec jakoś tak nakręcał atmosferę w domu, że zdawałem sobie sprawę, że to jest jakieś wyjątkowe święto. No i zaprowadził mnie na te korty Legii. Tam praktycznie nic nie widziałem. Trudno mi było pana dostrzec, bo był taki tłum ludzi. Pamiętam do dzisiaj i pamiętam, że emocje sięgały zenitu. I muszę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Co prawda to pan powinien mówić, a nie ja, ale muszę panu powiedzieć, że pan był pierwszym sportowcem, który w jakiś sposób zainspirował mnie do tego, żeby uprawiać sport. Tak naprawdę ojciec mnie tam zaprowadził, ale jakby ta sytuacja pozostała ona do dzisiaj we mnie i tak naprawdę pierwsza sytuacja związana ze sportem i z taką świąteczną atmosferą. Pan pamięta ten mecz? Nie, to oczywiście. Ja pamiętam niektóre piłki z tego meczu i pamiętam, że jechałem wtedy samochodem, mieszkałem w hotelu Wiktoria i pamiętam, że kiedy zbliżaliśmy się tam w stronę kortów Legii Myśliwiecka i tak dalej, bo nagle nie można było jechać, były tu ulice wypełnione, tu ludzi, tak jakby to był jakiś mecz na narodowym reprezentacji Polski w piłkę nożną. Także to było wielkie wydarzenie. Dwa razy takie, kiedy broniłem barw narodowych bezpośrednio, drużynowo, no bo przez całe życie na całym świecie, gdy grałem, to zawsze odczuwałem taką wielką odpowiedzialność, że jestem Polakiem, chciałem jak najlepiej Polskę reprezentować, ale w tenisie też się zdarzają właśnie te rozgrywki drużynowe, czyli Puchar Davisa, gdzie oficjalnie z orzełkiem i flagą narodową i z napisem Polska na dresie. Także to dwa razy takie wielkie te mecze, może trzy nawet, raz to z Niemcami, kiedy udało się wygrać ten mecz też na kortach Legii, wygrałem dwa single i debla z Tadeuszem Nowickim i 3-2 pokonaliśmy bardzo silną reprezentację Niemiec, to chyba jedyny raz w historii. I drugi mecz to właśnie ze Szwecją, o którym pan wspomniał, i ten słynny mecz z Borgiem, czyli najlepszy tenisista świata grał w Warszawie, grał na kortach Legii. I trzeci mecz to mecz z Włochami, kiedy też przyjechał słynny Adriano Panatta, zwycięzca Roland Garros. Udało mi się z nim wygrać właśnie w singlu na kortach Legii. I ten mecz tak ledwo przegraliśmy 2-3 w deblu. W deblu ten decydujący punkt deblowy, chyba 8-10 w piątym secie. Też grałem wtedy z Tadeuszem Nowickim i para Baracuti Panatta, no tam nas pokonali. Też dramatyczny pojedynek. Że miło, że pan wspomniał te korty Legii i właśnie te czasy, bo to były takie wyjątkowe. Pamiętam na trybunach Alina Janowska, która niedawno nas opuściła, Gustaw Holubek, którego też nie ma, Englert, Władysław Kowalski, tak. Też na aktorze, też niedawno zmarł. Także pamiętam te wszystkie osobowości, Dygat, Stanisław Dygat,
kluczowymi postaciami, które przychodziły wtedy na korty Legii, plus kibice wypełniali do ostatniego miejsca, także wiem, że... Tak, plus Andrzej Skorykow, teraz już znany podcaster też, bo wtedy jeszcze ja nie byłem zupełnie znany. Blisko w ogóle waszej siedziby, waszej stacji, także tak. Mówimy o tym w Warszawie właśnie, no miałem tam być z wami, dotrzeć, no i tak jakoś pechowo się ułożyło, że nie jestem z wami, ale Solec i Myśliwiecka, no to praktycznie rzut kamieniem. Panie Wojtku, bo to jest chyba dzień nieprawdopodobnych wiadomości. Ja dostałem teraz SMS-a od kandydata na premiera, że muszę jechać do Rzymu na audiencję, bo tworzy jakiś wakat chyba na ministra sportu i nie wiem, czy ja nim nie zostanę, więc jak już się spotkamy, na przykład za 2 tygodnie, jakbyśmy pana zaprosili, to może będzie pan miał przyjemność siedzieć koło ministra sportu naszego tutaj, naszego kraju. Byłoby to fenomenalne spotkać się wtedy z panem i porozmawiać, bo to jest dzień fenomenalnych wiadomości. Oczywiście, oczywiście żartuję, ale panie Wojtku, tak teraz chciałem... To też był żart, prima. Chciałem tylko powiedzieć i zapytać, czy będzie pan miał możliwość, żeby do nas tutaj na nagranie jeszcze wpaść, czy w tym roku, czy już w przyszłym? Bardzo, mieliśmy rozmawiać o zdrowiu, o sporcie, zmieniliśmy trochę temat, przez to pańskie wspomnienie, że rozmawialiśmy więcej o Legii, o Pucharze Davisa, o jakichś starych... Tematów jest bardzo dużo. Tematów jest bardzo dużo i mamy dla pana niespodzianki, które czekają. Dokładnie. Panie Wojtku, tak. Tak. Mogę podjechać do was później po tym nagraniu, bo wiem, że teraz to było na żywo i mieliśmy... To jest na żywo, to jest cały czas na żywo. My cały czas z panem rozmawiamy na żywo. Kochani, ja was pożegnam, bo muszę lecieć do Rzymu. Tak. Panie Wojtku. Przepraszamy was bardzo, ale takie rzeczy się zdarzają. Udał ten kontakt telefoniczny, ale mogę do was teraz wpaść, bo się przerwę z wybierami i się przywitać i zobaczyć wasze studio. Panie Wojtku, bo my jak skończymy rozmowę, to będziemy już studio zwijali, ale na pewno będzie jeszcze okazja, ale muszę panu powiedzieć, że my specjalnie się ładnie ubraliśmy na tą okazję, a przynajmniej wszyscy założyliśmy marynarki. ponieważ ja za każdym razem, kiedy pana widzę w publicznym wystąpieniu, pan ma na sobie marynarkę. Czy pan się nie rozstaje z marynarką? Nie, ja tak. No ja mam kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt marynarek i codziennie, no jeszcze tak po moim ojcu. Mój ojciec zawsze mówił, że dzień bez golenia, dzień bez marynarki to jest stracony dzień. Ojciec zawsze zakładał, jeszcze ojciec krawat zakładał. Ja kiedy tutaj prowadziłem jakieś, czy w Nowym Jorku, czy w Paryżu, czy też w Polsce, kiedy udawałem się na spotkania 20 lat temu, bo teraz minęła moda noszenia krawata, to jeszcze zakładałem krawat. W tych latach na przykład, nie wiem, 80-tych, 90-tych. No ale od 10 lat już i mam tych krawatów nie wiadomo ile, ale one są zupełnie, się nie nosi. Natomiast marynarkę zakładam zawsze, oczywiście latem są inne, są lekkie. Teraz oczywiście też z innych materiałów, jakieś czy jesienne, czy zimowe, ale też lubię nosić jakieś, zawsze mam koszulę, nie noszę t-shirtów, oczywiście kiedy jestem na plaży, no to założę t-shirt, czy gdzieś tam w okolicy jakieś, ale tak to noszę normalne koszule z kołnierzykami, zawsze z długim rękawem i latem lekkie takie letnie marynarki, no a zimą często sweter na tą marynarkę, także teraz z wami rozmawiam, gdybym do was przyjechał, no to dziękuję za wasze marynarki, bo ja też przyjechałbym akurat w koszuli, w klatkę, w ciemnym takim puloverze i natomiast i w marynarce, także byśmy w szarej marynarce, także byśmy... Jesteśmy na to gotowi. Podobnie wygląda i także z góry wam za to dziękuję i też pewnego rodzaju uważam szacunek, kiedy wchodzę na przykład do taksówki i czy w Warszawie, czy w Paryżu, czy, i widzę, że ktoś jest jak gdyby starannie ubrany, oddaje szacunek temu, co wykonuje, ten jego zawód i doceniam to, że ta taksówka jest zadbana, że to wszystko jest jakaś pewna elegancja, która kojarzy się z wykonywaną pracą, a moi rodzice mnie tak wychowali, że każdą pracę trzeba szanować, zawsze w różnych wywiadach moja mama zawsze mówiła, że Wojtek, to
podobnie rozmawia z portierem, tak jak rozmawia z prezydentem, czy z jakimś prezesem firmy. Także trzeba doceniać ludzi i pewnego rodzaju właśnie staranność uwierania, jakaś czystość i takie to no, jest bardzo, bardzo ważne. Mhm. Czyli nie na salonach, nie tenis pana nauczył tej elegancji, tylko dom rodzinny, rozumiem. Rodzice. Ojciec był profesorem chirurgii, był ordynatorem oddziału chirurgicznego w największym szpitalu w Poznaniu, szpitalu Raszei i kiedy codziennie rano wychodził, zakładał koszulę, krawat, marynarkę, płaszcz, jeżeli trzeba było, jeżeli taka była pora, i kapelusz. Mhm. I tak przez, tak pamiętam ojca i tak przez wszystkie moje lata, przez 20 lat, kiedy mieszkałem z rodzicami, to taki zachowałem obraz. I kiedy wchodził do szpitala, parkował przed, miał specjalne miejsce i kapelusz zdejmował, gdy wchodził przed ten, wstawał portier, stawiały panie recepcjonistki, się witały, panie profesorze. Także to był szacunek do jego osoby, do wykonywanej pracy. I on też innym okazywał szacunek w sposób, jaki się nosił. Także jest to no, niewątpliwie, no, oczywiście są artyści, którzy inaczej żyją, inaczej. Także to tak, ale no, dziękuję, że pan o tym wspomniał. A mieliśmy rozmawiać o zdrowiu, o sporcie, o bieganiu, o chodzeniu, spacer jest dla mnie jedno w ogóle z najprzyjemniejszych. Czytanie i spacer, to są dwie moje największe pasje. No, spacer, marsz? Tak. W moim łóżku zawsze, obojętnie w którym miejscu, w różnych miejscach, gdzie tam zawsze leży kilkanaście książek, różnych biografii, autobiografii, wspomnień i wybieram. Znaczy, teraz podejdę, bo akurat to będzie jedyna przewaga tego, że nie jestem z wami w studiu. Podchodzę, podejdę specjalnie i spojrzę, co wokół ostatnio. Więc mamy tak, Donald Trump, jak on to zrobił, Janusz Głowacki, Good Night Jersey, Daniel Passen, Passa, Jan Kulczyk, biografia niezwykła, Piotr Majewski, to czytam, o tutaj Chorowicz, 100 Żydów, którzy zmienili świat, niebywałe wspomnienia, Chorowicz, to tylko czytam z mojego stolika nocnego. Także kiedy czasami jest jakaś sesja, że niby, jeszcze mam życie towarzyskie Elis PRL, to są moje z jednego stolika nocnego, a do drugiego musiałbym podejść, przeczytać inne. Także kiedy widziałem przed jakąś sesję z mojego, że niby jak tam Fibak mieszka, bo coś się ukazało, to ci, którzy wchodzą, to wszystkie te, uważają, że to jest bałagan i wszystkie te książki wyrzucają z tych moich stolików, tylko i stawiają jakieś tam pudełeczko. Czyli to nie jest Adam Ronikier, pamiętniki, Andrzej Żuławski, nocnik, akurat to jest akurat Żuławski, ostatnie słowo, Kinga Rusin, co z tym życiem, to są książki Jaś Gawroński, tak. Kolacja z papieżem i tak dalej. Jedyna przewaga tego, że nie dotarłem do was. Panie Wojtku, my tak czy inaczej zapraszamy pana osobiście do naszego podcastu, to już pewnie w nowym roku. I wtedy spokojnie, ponieważ Hubert poleciał właśnie przed sekundą, poleciał na zawody do Rzymu, tak? Czy gdzie poleciał? Tak, na maraton. Poleciał na maraton do Rzymu, więc dzisiaj mamy taki dzień wielki. Trzymam kciuki. I podziwiam maratończyków, podziwiam tych wszystkich, którzy nie naprawdę jestem pełen podziwu, bo moim życiem sportowym były różne dyscypliny interwałowe, czyli piłka nożna, ping-pong, koszykówka, tenis, wszystko to, co... I do tego miałem niesamowite zdrowie i kondycję, taką specyficzną wytrzymałość, natomiast nigdy, podobnie jak Federer kiedyś ktoś powiedział, że on będzie, nie mogę, gdy biegnę kilometr, dwa, tym samym tempem zaczyna mnie wszystko boleć, plecy, kolana, ja szczególnie, gdy biegnę po twardym, nie, zupełnie, także są różnego rodzaju te wytrzymałościowe treningi, czy ta wytrzymałość i różnie do różnych osób pasuje i nie wszystkim, tak. Dlatego nie zawsze trzeba na siłę promować bieganie, bo znowu ktoś inny może interwałowo, może parę sprincików, może też to trwać pół godziny czy godzinę i może być to znakomite dla zdrowia, a nie musi być to takie... Nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Dlatego my zajmujemy się wszystkimi dyscyplinami. Panie Wojciechu, poruszył pan bardzo ciekawy temat. Jestem trenerem pływania i prowadzę grupy pływackie, amatorskie grupy dorosłych osób i też bardzo często tłumaczę, że nie dla każdego długi dystans jest odpowiedni, że może mieć predyspozycje sprinterskie, niech się bawi krótkimi odcinkami na zawodach, a niekoniecznie maratonami w open water, różnego rodzaju dystansami długimi. Ale ja jestem bardzo ciekaw, ponieważ pan ma niesamowity talent do tenisa. Wiem, że wygrywał pan w kometkę jako 12-letni chłopiec ze starszymi kolegami na obozach. Z nimi Zenkiem Laskowikiem, który
studiował w UF. Dokładnie. My mamy po 20 lat, a ten 12-latek nas ogrywa w kumetkę. Mówi, nie, no mówię, to jest niemożliwe, z niego będzie... Także to pamiętam taki, bo ojciec też wykładał na AWF-ie i jeździliśmy na takie obozy letnie studentów AWF-u. Czyli jakby ten talent przejawiał pan już od małego dziecka, więc, ale dzięki samemu talentowi wiadomo, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tak wielkiego sukcesu międzynarodowego. Ja jestem ciekaw, gdzie po drodze spotkał pan osoby albo kim były te osoby, które tak naprawdę umożliwiły panu odniesienie tych sukcesów. Czy pan pamięta, albo czy pan może powiedzieć, kto to był? Ewan Spot, tenis, sport ogólnie, wszystko to jest w głowie, to jest indywidualne, to kwestia motywacji. Zawsze możemy dziękować komuś. No u mnie na pewno ojciec zaprowadził mnie na korty. Zawsze był jakimś takim wsparciem, w sensie tego, że on nie uparł się, że ja muszę studiować medycynę, bo gdyby tak było, no to bym nie grał w tenisa. Także zacząłem studiować eksternistycznie prawo, bo nie musiałem chodzić regularnie na wykłady, tylko mogłem grać w tenisa, jeździć na jakieś turnieje, no ale wtedy to było pod górkę, no to był ten nasz quasi-socjalizm, ten system Polski Ludowej nie akceptował dyscyplin zawodowych, ten profesjonalny sport to był inny świat, my poruszaliśmy się w świecie amatorskim, także wtedy tylko prosiłem, żeby mi nie przeszkadzano, żeby mnie nie dyskwalifikowano, a mimo wszystko byłem zawieszany, dyskwalifikowany, no traciłem, także ja zacząłem dopiero grać profesjonalnie, kiedy miałem 23 lata, tak światowo, czyli straciłem 4 lata, a to stypendium ze Stanford, słynne tak. Z koledżu Stanford, gdzie mogłem jako 19-latek wylecieć i grać z najlepszymi na świecie i być w Kalifornii, w Stanford, w niesamowitych warunkach, no to prezes związku schował do szuflady i powiedział, nie no, stracimy juniora, nigdy nie wróci i nikomu nie powiedział, że takie zaproszenie dotarło. To była szansa dla Polski, żeby wygrać Wimbledon, bo gdybym tam, bo te trudne rzeczy typu półwoleje, woleje, jakieś takie, to tego, czego nie można się nauczyć, taką akurat smykałkę jakoś miałem właśnie do piłki, wyczucie, natomiast te proste rzeczy, tak jak na przykład choćby mocny serwis, no to właśnie tego można było się nauczyć w Stanach, bo to wszyscy tam potrafili, wiedzieli jak, tak. Natomiast tych trudnych, także ojciec niewątpliwie, taki pierwszy trener, inżynier Golimowski, fanatyk tenisa, który miał jakieś tam różne książeczki tenisowe ze zdjęciami Newcomba, Roacha z tych czasów, także to byli ludzie, ale tak niewątpliwie, ja zawsze wszystkich o coś pytałem, o jakieś rady, czy Jana Kodesza, czy Toma Okera, czy Kacnerów, ale tak naprawdę to zawsze mówię, że ta siła przebicia i ta motywacja, to gdzieś tam musi być w człowieku i trzeba, trzeba, no to tak jak pan wspomniał, nie tylko talent, ale ciężka praca. I mnie brakowało kilku milionów przebitych piłek w stosunku do tam Australijczyków czy Amerykanów i musiałem bardzo nadrabiać taką grę automatyczną, bo jednak tenis jest no bardzo skomplikowaną dyscypliną i tak. No, konkurent tak globalną. Tak. Dlatego też ja, tak a propos, bo tu taki mamy wywiad trochę, to wspomnę coś, bo powiedziałem kilka razy tenisista. Ja nigdy nie mówię zawodnik, nie mówię zawody. Ja zawsze staram się powiedzieć regaty, że to jakoś zanikło. My mamy taką nową mowę teraz, taki żargon, że wszystko jest zawodami. Nie mamy już konkursów, nie mamy, jest wszystko, nikt nie powie alpejczyk, czy nikt nie powie narciarz. Wszyscy mówią zawodnik, zawodniczka. I pierwsze, kiedykolwiek włączymy jakikolwiek program sportowy w telewizji, czy w radiu, pierwsze słowa, jakie słyszymy, to jest zawodnik albo zawodniczka. Nikt się nie wysila. Kubica jest kim? Zawodnikiem. On nie jest kierowcą, on nie jest pilotem. Nie używamy w ogóle takich słów. Tak. Jędrzejczak nie jest pływaczką, on jest zawodniczką. I to jest taka wielka szkoda, że ta nomenklatura, tak się, to wszystko się tak jakoś... Troszeczkę nam ubożeje, tak ubożeje. Zdominował. Tak. Kiedy pan słyszał ostatnio szczypiorniak? No to w ogóle, no tak. A przecież mamy taką piękną nazwę, prawda? Nie. Tak. Wszyscy są regaty. W ogóle nikt tego nie używa. Przecież takie piękne słowo, prawda? Tak. I to różne, nikt nie powie na przykład skoczek. Zawsze jest zawodnik. Także to jest ciekawe. Ciekawe rzeczy dla was, dla słuchaczy, dla miłośników sportu. To ciekawe, bo... Biegaczami, a niekoniecznie tak. Zawodnikami, czy maratończykami, a nie ale tylko idąc, ale tak, ale idąc dalej, nawet jeżeli powiedzą bokser, nie powiedzą pięściarz, prawda? A przecież to jest pięściarz. Ale nie mogą naprawdę będzie najczęściej zawodnik. W piłce nożnej też, nie piłkarz. Mhm. I o sobie mówią, to jest ciekawe.
zawodnik. Ktoś o sobie mówi, to nie powie hokeista czy piłkarz, tylko powie zawodnik. I o koledze też powie zawodnik. Tak. A najlepiej jest, kiedy zawodnik występuje w zawodach. To już jest rekord. Tak. Panie Wojciechu, bo przed chwilą powiedział pan, że miał pan pewne ograniczenia, dyskwalifikowano pana, bano się, że pan ucieknie na zachód. No właśnie mnie to też zawsze zastanawiało. I mam do pana pytanie, czy pan kiedykolwiek pomyślał o tym, żeby zostawić tą Polskę w cholerę, po prostu uciec, zostać za granicą i móc... Ja na żywo teraz, wiesz. No na razie papa. Mhm. Nie, ale już przez telefon rozmawiamy. Bo tutaj Olga telefonuje, czy to ja nie wiem, czy ty tam możesz to włączyć, czy właśnie rozmawiamy. Słyszymy wszystko. Tak, słyszymy wszystko. Tak. Panie Wojciechu, zawsze mnie to właśnie interesowało, no bo czasami mógł pan mieć dosyć, kiedy był pan dyskwalifikowany przez władzę czy związek. Bano się, że pan gdzieś ucieknie, zostanie za granicą. Czy panu przyszło kiedyś do głowy zostać, dać sobie spokój z tą Polską, móc się spokojnie przygotowywać, rozwijać jako tenisista za granicą, tak jak zrobiło większość czy wielu zawodników polskich, którzy... Ja znowu użyłem zawodników, no ale tutaj myślimy tu o różnych dyscyplinach, nie tylko o tenisistach. Czy pan kiedykolwiek pomyślał o tym? Proszę mi się tak przyznać tutaj przed słuchaczami. Nie, wie pan, nie było takiej potrzeby, dlatego że ja nie musiałem decydować. Ja zamieszkałem poza Polską i to dosyć wcześnie, bo kiedy wspomniałem, że kiedy miałem 23 lata, to zacząłem grać zawodowo w tenisa. Zacząłem grać te turnieje z najlepszymi i potem, kiedy w 77 już zacząłem mieszkać, w 76, kiedy udało mi się wygrać z Borgiem i awansowałem do finału w tym słynnym turnieju w Monte Carlo, tak. To książę René, ojciec Alberta, dzisiejszego księcia, zaproponował mi tak zwany stały pobyt, czyli tak zwaną rezydencję w Monaco, czyli od 76 roku, czyli wtedy pan miał 7 lat, czy to nie pan, tylko... Tak, ja, tylko, tak, ja. Widzi pan, jak już liczę pana wiek. Także od tego czasu, jak gdyby miałem stały adres w Monako, to nie, dalej oczywiście zawsze operowałem polskim paszportem i od 77 roku kupiłem pierwsze mieszkanie w Nowym Jorku, także już wtedy, czyli miałem 25 lat, jako 25-latek mieszkałem, od 78 roku w ogóle praktycznie mieszkałem w Nowym Jorku, później pod Nowym Jorkiem, później w 80 roku tam jeszcze dokoptowałem Iwana Lendla do naszej jak gdyby rodziny i zajmowałem się nim, wprowadzałem, mimo że sam też grałem. Także to wszystko razem bardzo szybko się użyło i zawsze byłem Polakiem, zawsze miałem polski paszport, zawsze reprezentowałem Polskę, nigdy nie miałem żadnej takiej nawet potrzeby, aby reprezentować inny kraj, natomiast mieszkałem poza Polską i przez ponad praktycznie do 2000 roku spędzałem 90% czasu, jeżeli nie więcej, poza Polską. Tak. Także tam miałem rodzinę, tam miałem moje jakieś zainteresowania biznesowe, tam kolekcjonowałem sztukę, tam były moje bazy, Paryż, Nowy Jork i właśnie Monako. Tak. Także tak i od 2000 dopiero właśnie kiedy poznałem Olgę, dzięki której jest ten wywiad, to jak gdyby zacząłem spędzać, która właśnie zadzwoniła, przerażona, że nie dotarłem do was, to zacząłem spędzać więcej czasu w Polsce i tu otworzyłem galerię przy krakowskim przedmieściu, tak. I tak dalej, tutaj Nina chodzi do szkoły, także to się zmieniło, mimo że dalej utrzymuję kilka miejsc jeszcze poza Polską, szczególnie jestem związany z Francją, no i oczywiście z Monako dalej, gdzie jak gdyby to jest taka moja baza, no ale to się tak zmieniło, także na to pytanie nigdy nie byłem w takiej jakiejś sytuacji, że musiałem wybierać, czy takie wielkie słowa jak azyl polityczny, coś tak. to nie istniało. No, trudny czas był w czasie stanu wojennego, kiedy ja skrytykowałem wprowadzenie stanu wojennego, trafiłem na pierwsze strony New York Timesa, no bo byłem akurat znany, byłem znany sportowcem i wszyscy kojarzyli nie z Polską, przecież te wiele razy, wielokrotnie moje mecze były pokazywane w telewizji, nawet ten Pat Collins używał taki słynny sprawozdawca, że Polish Prince, a Wojtek, Adam Mickiewicz, Uniwersytet, jakieś różne Poznań, różne rzeczy. Także wtedy też takie ekipy ABC, CBS przyjeżdżały do mnie do domu, mówiłem o stanie wojennym, krytykowałem, no i wtedy przez rok rodzice nie mogli wyjeżdżać, ja nie mogłem wracać w Polsce. To był trudny czas,
ale to minęło się, jakoś wszystko ułożyło. Mhm. Natomiast tak, to nigdy nie było żadnego takiego trudnego wyboru. Panie Wojciechu, ja mam naprawdę jeszcze bardzo dużo pytań do pana, ale chciałbym zadać je osobiście. Ja też mam całe i dlatego ich nie sprzedaję. Kiedy będzie pan u nas w studio, ja mam nadzieję, że znajdzie pan czas i nas odwiedzi. Gramy zawsze w piątki o 11:00 i serdecznie pana zapraszamy. Myślę, że okoliczności następnego spotkania będą bardziej sprzyjające i serdecznie panu dziękuję za ten wywiad telefoniczny. Jesteśmy cały czas na żywo w Run Forest Podcast. Wyślę panu link do naszego materiału, żeby mógł pan sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i jeszcze raz panu serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Podsumuję, jesteście wyjątkowo sympatyczni, łączy nas sport, to jest wielka pasja, to jest wspaniałe wychowanie, to jest i dla dzieci, to jest to wychowanie klubowe, to jest pewnego rodzaju solidarność, fair play, niesamowite cechy, charakter się tworzy, trzeba pracować, pracą odciąga młodzież od tych wszystkich niebezpieczeństw, które czyhają na lewo i na prawo, odciąga ich od tego siedzenia przy komputerze, także obojętnie, czy to są spacery, czy bieganie, czy piłka nożna, czy wioślarstwo, czy tenis, czy cokolwiek innego, wszystkie dyscypliny, w ogóle łączymy się taką, wszyscy sportowcy mają niesamowity respekt do siebie, kiedy spotykam, nie wiem, czy piłkarzy, czy w świecie też tutaj u nas, naszych bohaterów przeróżnych, my się od razu łączymy, od razu sobie mówimy na ty, się tak ściskamy, no naprawdę jest to coś na całe życie, a w świecie poznałem, przecież i grałem w piłkę z Maradoną i poznałem Pelego, byłem z nim na kolacjach, Krój przychodził na moje mecze w Barcelonie. Znaczy ja mógłbym wiele, wiele tutaj przeróżnych dyscyplin, akurat po piłkarze są najbardziej znani, więc ich wymieniłem. Kiedyś obok Jamesa LeBrona też siedziałem na kolacji u księcia Alberta i pytałem go, na czym polega ta wspaniała koszyk. On powiedział, dyscyplina, mówię, jaką my mieliśmy dyscyplinę w high school u nas w szkole, mówi, to rozpoczęło się, później drużyna uniwersytecka, mówi, to po prostu tam nie można było w żaden sposób się wychylić, taka dyscyplina niesamowita, napisane na szafkach, na drzwiach wszystkie przykazania, respekt, jakieś fair play, no mówi, po prostu, i patrzyłem w niego, że właśnie jako, że ten sport daje coś na całe życie, także pięknie się łączymy tą tak wiadomością i dziękuję też za miłe zaproszenie do waszego studia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia i do zobaczenia. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do widzenia. Kochani, tym samym bardzo wam dziękujemy za wspólny poranek. Jak widzicie, poranek był pełen niespodzianek. Hubert jest już w drodze na lotnisko. Rozmawialiśmy z panem Wojciechem Fibakiem. Tematów jest tak wiele do poruszenia, że ja specjalnie tutaj swoją karteczkę schowałem, żeby tutaj nikt mi nie podejrzał, ponieważ trzymam te pytania na osobiste spotkanie. Andrzej, słuchajcie, ja tylko zdradzę wam, że Andrzej wykorzystał zaledwie 10% swoich pytań, więc mamy o czym rozmawiać. Zobaczymy się pewnie około lutego, marca. Odczuwamy już takie trudy tego tygodnia zawodów. Przypominamy, że relacje z zawodów otwartych mistrzostw w Warszawie w pływaniu Masters możecie zobaczyć na naszej stronie, na kanale Run Forest TV. Wywiady, relacje, realizacje, co tylko sobie życzycie, w dowolnej ilości, w doskonałej jakości. Jakość absolutnie HD. Przepraszamy za dzisiejszą sytuację. Wojciech Fibak naprawdę miał być naszym gościem na żywo był w studio. Ale był. Dostał telefon nie od tego Huberta i po ale, prostu... Ale moi drodzy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będziemy mieli dzięki temu dwa spotkania z Wojtkiem Fibakiem, czyli dzisiejsze online. I to kolejne, gdzie będzie u nas w studio i może wy również przygotujcie się, dajcie kilka pytań, które możemy zadać od was Wojciechowi Fibakowi. Ja uważam, że to jest wyjątkowa postać. Nie mieliśmy drugiej takiej w tenisie na pewno w Polsce, a myślę, że poza sportowym aspektem również wybijająca się postać polskiego życia towarzysko-kulturalno-biznesowego. Tak. Kochani, dziękujemy wam za dzisiaj. Czy już świątecznie, czy jeszcze... Jeszcze mamy za tydzień program. Mamy jeszcze za tydzień program, mamy dla was niespodzianki. Hubert przebierze się za Śnieżynkę. My prawdopodobnie zostaniemy w garniturach.
krawaty, te sprawy, a może, wizyta u barbera. A może macie ochotę, wpadnijcie za tydzień do Run Forest Podcast. Myślisz, że ludzie znają, tak? Na Solec 38. Zróbcie publiczność, porozmawiamy sobie wspólnie, może tak świątecznie. Zrobimy, słuchajcie, taką namiastkę programu Sprawa dla podcastera. Tak. Zapraszamy. Mikrofon, pytania, odpowiedzi, pytania do ekspertów. Jeżeli będziecie chcieli, to się połączymy z ekspertami. Wyciągniemy ich po prostu z ich codziennej rutyny. Zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo miejsca, mnóstwo wolnego miejsca. Zapraszamy, zachęcamy. Zrobimy sobie takiego śledzika wigilijnego, podcastowego. To jest pomysł. To jest doskonały pomysł. Słuchajcie, żeby was zachęcić, to zapraszamy, fundujemy kawę. Fundujemy pączki, Hubert kupi nawet rogali już nie jemy, owoce. Ale to wszystko zależy od was, czy owoce przed, czy po kawie. Nie, zapraszamy. Nie dodajemy prądu do kawy przed 13, więc na pewno będziecie trzeźwi. Tak. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zostawcie komentarz. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał na iTunes, na YouTube, na Facebooku. Słuchajcie, ostatnio wyczytałem, że trzeba mówić, żebyście normalnie weszli tutaj, jak wejdziecie sobie na naszą stronę i tam, gdzie jest lubisz to oczywiście lubicie naszą stronę, tak? Tak się umawialiśmy. Ale obok jest taka zakładka obserwowanie. Wpiszcie sobie w twoich aktualnościach, żebyście mieli wyświetlaj najpierw, to będziecie mieli nas najpierw. No i powiadomienia a propos postów, wydarzeń i naszych transmisji na żywo, bo wiemy, że nie wszyscy dostają taką informację. Tak. A chcielibyśmy, żeby nic was nie ominęło. Bo prezenty będą, może będą za tydzień koszulki, może będzie wymiana koszulek po programie. Wszystko w waszych rękach. Wszystko w waszych głowach. Czekamy na was za tydzień i tymczasem oddalamy się, aby ten weekend spędzić podcastowo, bo będziemy słuchać naszego podcastu. Ale o tym za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.